chałupki. Auta stoją na starym przejściu granicznym. Ale ten dworzec autobusowy. No. No i teraz w prawo tu. No jak do Kominka, no to tak. No ale tak czy inaczej i tak trzeba wjechać na te. Ale tu za bardzo nawet chyba ruchu nie ma dzisiaj. No ale tu nie zaparkujesz, bo tu masz te zatoki jakieś. Ławki i są tam jakieś rozkłady. Dom wczasowy kolejarz się tu reklamuje z Ustronia, czyli okolice Palenicy. Co, przy popasu choje chyba. A tam ta wieża widać z Bochumina. No. Gdzieś tam jest ta wieża, co my koło niej jechali gdzieś. No to cię to Fezo okrężnie poprowadziło. Bo koło tej wieży da się przejechać. Fajna trasa. No pierunie od tym. I tutaj robimy taką panoramę. Tu jest Odr. Się płynie, trochę poszarpało te brzegi, bo było dużo wody. Ja, takie oto łażenie tu jest.
Republika Czeska, Polska. No tam są jakieś prowizoryczne stajoki. Kamerę. No jak to fajnie to w ogóle i zdjęcia też ty idzie robić? Ja idzie robić. Czy potem musisz to wyuzyskać z tego, nie? Znacz się tu osobno idzie robić zdjęcia. A normalnie. Ja to nie mam żadnego jak jedziesz. Ja jest. Ja na nim kask zjąć. Ale to mogę też mieć na telefon, ja? Nie? Tu mam pilota do tego. To jest tej GoPro czy jak? Ja. My umy te inhalatory. Też robisz. Tak, to są. Co to była za miejscowość? Rożków? Rożków. A tam widać chyba tworków już. W każdym razie poldery przy Odrze do. Oficjalnie do 1945 roku była tu granica polsko-niemiecko, czyli jo jest na terenie dawnej Rzeszy niemieckiej. Tu też był teren kraj dość wielkie walki były w powstaniach śląskich. No i też aha, ważna rzecz, no przed chwilą też było to widać na filmie chyba, ci cykliści co tam siedzieli, no to się okazało, że starzy znajomi, zupełny przypadek, jak ktoś oglądał rajdy tutaj po okolicy, czyli wyprawy rowerowe, strona Lukas Rybnik cba.pl, bodajże tak to jest, no to właśnie kiedyśmy się trafili, mieliśmy wspólno rajza w Kuńczycach wielkich i małych przy tych dymbach. Ja wczoraj że też tam był, ale ta rajza z nimi już była pora lot na rzut. Także fajnie, fajnie, pozdrawiam tutaj rowerzystów z Rybnika i okolic z Gogołowej też właśnie, bo jeden tam też z Gogołowej je. Oni jeżdżą do dziecka. No, oni do dziecka jeżdżą też, ale o rower pomaga też słyszeli. Świat jest mały, kurde, żeby w Karpinie wczoraj spotkać chłopa z Goczałkowic. No ci tutaj raczej tacy no miejscowi są, bo tutaj aż Szczypia do Gogołowej to tu nie może daleko, nie? Chociaż on też tu autem jeździł, no ale pod wszelki biedę mógł też na rowerze przyjechać, nie? Co? A ja, rower. No, na rowerze. Tu się bardziej godo na kole. Ale Gustawa znają. Jednemu Gustaw rower serwisował, tego Pieczkę też znają, Pawła Pieczkę znają, Pawła, no Franciszka pewnie też, no ale bo to tak.
ta sama miejscowość. Kierun Pieczki to nie będzie rodzina nawet. Jakąś tam. Pieczka i Pieczka. Bo ten Pieczka i ten Pieczka, no. Staramy się jechać do wsi Nieboczowy. Mamy nadzieję, że jeszcze istnieje ta wieś. Jeżeli w ogóle jest to możliwe tam zajechać. Co tam jest? Ja myślę, że drogi zostały. Ja też, bo po co by ich nie no to na polder jest, to... Trasie po wodzie, no. Na stałe nie będzie zajadł. No, ale tu chyba dali już... Chyba nic z tego. Może być jakiś stróż w tym z boku. Prawie że przez centrum miejscowości Nieboczowy. Tu było mnóstwo chałup. Ja tu jechał jakieś 2 roki temu. Zostały ino drogi i bociany. Ale sam widać, że tu była ludzka działalność. Tu był kościół. Ten kościół tu był. Tu był kościół w Nieboczowach. Miejsce kajstą kościół. Tu był cmentarz, ja. Cmentarz, a tam wcześniej był kościół. Tu. Po lewej stronie była chałupa. Co
chyba drugą. Dość uczęszczane, więc... Co? To jest przyszło Tama polderu Racibórz Dolny, czyli o jest w tym momencie tak jakby w jeziorze. Co? Raciborzu. Odra w Raciborzu. Rynek w Raciborzu. No tu, tu. W stronę sądu. Co? W stronę sądu. Thank you.
kładł na walunę, co za świnie. No ale to menele, ale to nie śmiecym tak. Kaj by to tutaj jechać. To będzie droga do zakładu. Ale to. To są stare tory. Chyba jeszcze stary zamek. Wieńkowice tam widać. Sudety wschodnie z pradziadem. Sudety wschodnie. Sudety wschodnie. Kaj zrać. Faktycznie. To my to jakoś dziwnie pojeździli. No ale Bieńkowice miały być. Ale na południe w każdym razie. A ten Dziećmorowice. Pradziad jest tam, czyli dobrze jadę. Ale tu jest przeszczał pierunowaty. Szarlotę widać. Tam. Na Krzanowice jademy. No przez Borucin by się też dało, ale taki okrążanie by było. A my to jednak trochę zetniemy. Warto zauważyć dwujęzyczna nazwa Krzanowice, Kranowic. Ze względu na mniejszość niemiecką Krzanowice, Kranowic. No tutaj ruch autonomii Śląska by miał co robić. Ty popatrz się. I my prawie tym jadymy. No. Potem drugą 4-6. No my na tą chuchelną pojadymy. Kiedyś była bana. Pasażer. To jako tu wojna była, jak to było niemiecki. Nawet znać to przez te drugie. Granica państwa polsko-czesko. Krzanowice Chuchelna. To jak ten wodnik, ta granica tego pola. Aha, czyli ona tu tak idzie i tu skręca tak. Tak, a tu tak. Tak, to jak tu przez pole idzie? No to jak ten chodnik tu, nie? Jak granica pola jest. O pierunie. No się no, no między polami pójdzie. No tak jak tam jest, a tam jest. Ta granica pola jest. W drodze jest. Pierun się przewrócił. Znaczy się, że 10 metrów asfaltów. Popatrzcie, w Czechach czereśni nie obrali. Znaczy się, że 10 metrów asfaltów Czechy nam sprezentowały.
Z tymi lodami czereśnie to chyba raczej nie za dobre wyjście. Ale też gniją. Następne drzewo. Popatrzcie. A tu ktoś obierze. Hej. Gdzie ta ławka? A to są nasi. Gdzie ta ławka? Ja. Zaczekaj. O, o. Dobre. Daj to bliżej. O, widzisz. Też gniją, no. Kurde. Będzie się same zbite. No. Ale gorzkie jakieś, nie? Nie za dobre. Kurde, pognite. Ale patrz ile ich jest, dużo więcej niż u nas. Też pognite. Ale widzisz, nie obierasz. Ty, ale dużo słodsze. Słodsze? Co to w Czechach czereśni nie obierają? Kaj się zimna zapadła. A w tej kurycie. Przepraszam, ale te czereśnie są już u nas. Tutaj. No ja nie wiem czy u nas, popatrz. Jak to pokazuje? Polska je tu. No, ale tu masz, to już tu nasze czereśnie. Że ich nie idzie sięgnąć. No nie idzie, za wysokie. Dobra. Gmina Chuchelna. Ale gwiazdę ściepali. Jeszcze kiedyś tu była czerwona gwiazda na tym pomniku. A ściepali ją. Dekomunizacja się zrobiła. Ty, ale to po rusku pisze. Ale tu u góry. No zdjęć z 15 na 16 aprilia 1945 roku. Wojska Partowo-Ukraińskiego Fronta. Bieli owiec to cienie strażeń. W niemiecku faszystkimi, o Boże, a jeszcze to podzielili, zachwatnikami za obladanie porodą Ostrawa Morawska. W bojach Bandarewa, general majora Wasiliewicza.
drugiego. Koło. Ale tam u góry była czerwona gwiazda kiedyś. Robili dekomunizację, ja wiem, bo to nie trzymali. Gloryfikacja komunizmu była. Szarlota widać. Faktycznie. Ty, ale tu są tak nisko. Są nisko, tylko mogą być niedojrzałe. Chodź, weź się, same czereśnie koło drogi. No. I oni tego nie zjedli. No to nie jestem za bardzo taki dojrzały jeszcze. I pognite też są. Może dopiero będą dojrzewać. Ciekawe, jak po czesku je czereśnie. Miejscowość Piszt na terenie Republiki Czeskiej na Górnym Śląsku w kraju hulczyńskim. To była ta część Republiki Czeskiej, która jest na terenie dawnej Rzeszy Niemieckiej. Tutaj granica państwowo nie pokrywa się z granicą prusko-austriackim. Bo kraj hulczyński był niemiecki. No i teraz w prawo. Teraz w prawo. A to jest ta sama, co tam była. Studnia też jest. I kury kajsik do kajum. Ty, ale chyba leci, bo tu jest coś mokre. Runie, ale to całe to chodzi. No musiałbyś mi to poluć. Co to się tam tak leje? Tu pierunie, nie aż tyle. Dobra. Fajna woda. Zilherowice. Czemu są przywalone? No bo Niemcy testy robili, no. Tu jakiś pogotowie, muzeum, darkowiczki, dzwonek, dzwoń te klepani pokażeno. Tam jest tunel, wstęp zakazany,
rozwalone, bo Niemcy robiły testy. Ale jest potężny piorun. Koło miejscowości Chluczyn. Tutaj przed nami widać Chluczyn, a tam dalej widać już Ostrawa. Ale zjazd potężny tu jest, tyle że my zjeżdżać nie będziemy do końca, no bo jadymy w stronę chałupy, w stronę Silcherowic i w stronę MOS-21, czyli bunkra. Właściwie to są schrony bojowe, bunkry to jest zupełnie co innego. Jarosz, Olgierd Jarosz, Czterej Pancerni i Pies. A tam widać właśnie Chluczyn, a za nim już Ostrawa, a za Ostrawą Wysochora. Beskidy Morawsko-Śląskie. Chlebis. Oczywiście trzeba tu skręcić, obejrzeć. Ale dość to tak porychtowane wygląda. Jarosz. No i dupa, i nie przejdziesz. Jak to mówią, Polak potrafi. Jest potężny. Następny kolega do kolekcji. No bo przecież nas to nie dotyczy, nie? Wszyscy inni w Unii tego nie mają, a Polacy mają. Ale on tu coś jest porobione z nim. Poszkrobany jest. Majzlem ktoś poszkrobał. Ja byś potrzebował druta, to tu jest. Bo to jest druta? Tu coś je? Tam jest następny, taki mniejszy. Muzeum Fortyfikacji Darkowiczki. Zrobili fortyfikację w latach 30. No i efekt był taki, że Hitler zajął Czechosłowację bez ani jednego wystrzału. Niemcy po tym te bunkry no, testowali tutaj. Eksperymenty różne robili. A potem siedzieli i bronili się tutaj przed Armią Czerwoną. Tam widać Chluczyn, a tam dali już Ostrawa. Jest pol taki mały, schron. To w rzeczywistości nie są bunkry, tylko schrony.
Taki podobny jak jest w Zaporze. No właśnie widzę. Mamy następny okaz. A widzisz, dobrze pamiętał, że to ten z tymi czołgami. Ale tych czołgów tu było chyba. Ja tam dali. To jest ten amerykański czołg. Kaj. No. To ten ruski jest lepszy. No. Idziemy tam na tę górę. Ale zakaz w tym pływa oni tam się. A ja się tam wylezę. Podziwać. Tu szlak idzie tędy. Zęby smoka. Super. Tam widać Sudety Wschodnie, Pradzia. Rower się odarł. Co? Zleciał się rower i się odarł. A tym się odarł. Nic nie stanie. Zrób mi zdjęcie. Robi się film. Roaming się pojawił. Stary karabin. Jadę teraz się poczynić. Jeszcze zadziwi świat.
zdjęcia robią. Jeszcze nie spokojne. Cztery pancerni i pies. A to tu chyba. Jeden władz i drugi. Zaskoczyć je z tego, nie? Ciało przeciwlotnicze, czołg, zęby smoka, zakaz wstępu na czołg. Co? No, z tego było widać fajnie, ale tu się chyba nie wlezymy, ale to tam z boku szło być. No tam był drut kolczasty na ziemi. Nie da się? No nie da się, no jest porozstawiany drut kolczasty. Aha. Dobra. No. Muzeum. Zagrodzone. Zagrodzone i nie wlezymy. Śląskie Muzeum Ziemskie. Areał umocnień czechosłowackich. Od 1 lipca do 31 sierpnia. Aha, czyli jeszcze jest zawrzyte. No pewnie. No głupole. Nigdy więcej wojny. Żeby to tylko była atrakcją turystyczną. Ale wojny nigdy więcej. Czołgi. Zawsze tu tak buczy.
śmierdzi. To jakimś chlorem tak jakby śmierdziało, no. Nie? Może wodociągi tu zrobili. Nie widzę, co tu pisze na tej tablicy. Też nie. Dobra. Zamek przy Leżowicach. Tutaj po prawej stronie. Pole golfowe. Leżowicach. Nie zamek. Szyleżowice, czyli Silcherowice. Czy jak oni to tu gadają? Szyleżowice. Szyleżowice. O. Szyleżowice po naszemu. I granica państwa idzie z prawej strony na skrzyżowaniu. Ale tamta droga jest za brzydko. Teraz granica idzie de facto wzdłuż tej białej linii. Ona idzie środkiem drogi granica. Czyli chałupy są w Polsce, a pola są w Czechach. W Republice Czeskiej. Teraz pytanie, że tu by te dwie nazwy ulicy prawdopodobnie. Ale droga pod czyim zarządem będzie? Chyba pod czeskim? Dobra, prosto, prosto. Ale prosto się jedzie. No tu już masz granica przecież. Te chałupy są już u nas. Te po lewej stronie. Aha, ja, bo my to są granica jest na drugie. No. Po lewej masz Polskę. Ja. Po lewej masz Polska, po prawej masz Czesko Republika. Tak, wjeżdżamy do Polski. Województwo Śląskie, powiat Raciborski, gmina Krzyżanowice. Wygląda na to, że pojedzie cuk. No to już są chałupki, czyli nasza rajza się już pomału kończy. No bo w chałupkach mamy już auto. O, coś tam pojedzie. Pasażerski, bo zapowiadało. Pasażerski? Osobowy. Chyba jedzie z zawrotną prędkością światła. Ale to jest kolej śląsko. I to jest szynobus. Elf. Ty, ale jest na rowery, także jest dobrze. A ciekawe, czy on do chałupek, czy do Bochumina. Chałupki tam przy. Kryki się otwierają.
pseudo rondo. Jest kamera. O pieruna. Jakaś tu zjechała. Trzeba było prosto jechać. Nacisz tam. Ale w tym miejscu zamknęła się pętla. 78 km mum idziemy. Także kończymy. Pół godziny przed czasem, no ale dobrze jest. Już czas jest dobry. Bardzo dobry. No ale jeszcze się trzeba spakować, to jeszcze trochę zajmie. Jeszcze ostatnia rundka. Dawne przejście graniczne. Chałupki Bohumin. A tu jest zamek w Chałupkach. Auta stoją. Jeszcze pokorzymy trochę tutaj. Tam jest Odra. Po drugiej stronie jest czeski Bohumin, ale tam już nie jadę. Ale 79 mam. 78, a ty. To jest dość. 78. Ja. No i co, i fajra. No fajnie. Tasza trzeba ściepać. Aha, ja, bo to statystyki popsuję. To fajnie. Ściepujemy tu. Aha, trzeba ta blokada dać. No. Ściepać trzeba kółko, niestety nie ma bagażnika.
teraz. O, teraz chyciło, dobra. Ale masz pięknie ten rower. Los. Los. Yes. Teraz już się będę mylić. Ściepać te szczawiki. Bo w takich się nie jeździ. Bo mają bruzdy. I git majonez. Spakowane. Spakowane. Licznik jest. No to koniec.